Z Ewangelii według świętego Marka. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Kiedy my spotykamy osoby niewierzące, ateistów, agnostyków, nie dziwimy się, bo są częścią świata, w którym żyjemy i rozumiemy, że mają takie poglądy. Na pewno nas te poglądy nie zaskakują. Jesteśmy z tymi poglądami obznajomieni, są dla nas jakoś zrozumiałe. Tymczasem Bóg, kiedy spotyka niedowiarków, to się dziwi. Dla Boga to jest niejasne. Dla Boga to nie jest obznajomione. Nie oswoił Bóg myśli, że ktoś może być niewierzący. Bóg wie, że żeby być osobą wierzącą, wystarczy mieć otwarte oczy i trochę posłuchać. Że nie trzeba wielkiego znaku, że nie trzeba nic nadzwyczajnego, że wystarczy tylko być człowiekiem, żeby być wierzącym. To jest perspektywa Boga, perspektywa Jezusa Chrystusa. I ja myślę, że warto by było, żebyśmy my tą perspektywę przyjęli. Naprawdę tak jest. Spotkanie osoby niewierzącej powinno być dla nas szokiem, powinno nas zasmucać, powinno nas bardzo wewnętrznie poruszać do tego, żeby jeszcze bardziej świadczyć o tym, że Bóg jest, że jest naszym Ojcem, że nas kocha i że dał swojego Syna na śmierć, byśmy my mieli życie. Do zobaczenia jutro.